tvpodkarpacie.pl. Jakie kontakty właśnie utrzymuje pan z byłym dyrektorem Mosiru? No żadnych kontaktów nie utrzymuję, bo były dyrektor Mosiru jest tylko byłym dyrektorem Mosiru. Kiedy był dyrektorem, to owszem, spotykaliśmy się, ale to były spotkania robocze razem z burmistrzem Pióro, z posłem Uruskim, a w tej chwili nie ma żadnych spotkań z byłym urzędnikiem, bo po prostu ja nie mam czasu, a po drugie po prostu ja spotykam się tylko z urzędującymi dyrektorami, którzy mają plenipotencję upoważnienia do pełnienia funkcji, do takich kontaktów. tvpodkarpacie.pl